Wybory samorządowe bez słynnej mijanki Koalicji Obywatelskiej z PiS-em, ale za to Rafał Trzaskowski zdobywa 57% w Warszawie, co daje mu mocny mandat w wyborach na prezydenta Polski za rok. Co się właściwie stało w niedzielę i dlaczego wszystkie partie oficjalnie się cieszą, a po kątach narzekają? O tym porozmawiamy z naszym gościem, senatorem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Kwiatkowskim. Witam pana serdecznie. Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia RMF FM. No to zacznijmy od tej wyczekiwanej przez was mijanki. Chodziliście, pamiętam, przed wyborami, sam to słyszałem wiele razy, opowiadaliście, no teraz jak wyłączyliśmy szczujnie, jak PiS nie ma wsparcia telewizji, to już na pewno ludzie przejrzą na oczy. Co się stało, że ludzie nie przejrzeli na oczy jednak? Ludzie mają prawo do swoich decyzji, podejmują decyzje zgodnie ze swoimi odczuciami. Te decyzje dzisiaj zostały podjęte w taki sposób, że koalicja 15 października będzie sprawować władzę w 12 lub 13 województwach. Tam jeszcze trwają pewne liczenia, czyli PiS z 8 województw, gdzie po ostatnich wyborach samorządowych rządził. Ten wynik spadnie mu o więcej niż... Nie, panie senatorze, to wszystko jest jasne, tylko oczekiwanie... Dziękuję, że pan to przyznaje, bo ja przyznaję, że symbolika mijanki do mnie nie przemawia. No właśnie, do pana nie przemawia, do mnie też nie przemawia, ale pańscy koledzy z Koalicji Obywatelskiej i wielu publicystów no strasznie nakręciło oczekiwania, że będzie mijanka. Donald Tusk też mówił tuż przed wyborami, że ta mijanka jest strasznie ważna, żeby ostatecznie pokonać zło. I dlatego pytam teraz, no nie ma mijanki, więc pana pytam, były oczekiwania, nie dowieźliście ich, pytam, co się stało. Panie redaktorze, przepraszam, że się uśmiecham. No mijanką... Bardzo lubię, jak się pan uśmiecha, panie senatorze. W wyborach mijanką nie jest to, przecież PiS wygrał wybory 15 października i jest w opozycji. Dokładnie jest tak samo w wyborach samorządowych. Ja mam przed sobą wyniki wyborów w dużych miastach. Kandydat PiS-u w dwóch dużych miastach na 16 weszli do drugiej tury bez żadnej szansy na wygraną. Wszystko na to wskazuje, że w trzech najprawdopodobniej sejmikach PiS będzie mógł rządzić na 16. To czemu ja mam się martwić? W wynikach parlamentarnych sprzed kilku miesięcy PiS miał 2 punkty procentowe większe poparcie, czyli ma spadek w liczbach bezwzględnych, a Platforma ma wzrost o 1,2 punkta. Trzecia droga mniej więcej utrzymuje swoje poparcie. Lewicy przyznaje, no nie wiem, czy to będzie, poparcie lekko spadło. Nie wiem, czy będzie miał PiS tylko 3 sejmiki. Marcin Paladę, niezły analityk, napisał przed chwilą, ostatecznie PiS bierze podkarpackie, lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie i z Konfederacją Podlaskie, a dokładniej ze słynnym panem Areczkiem z memów. Były zapowiedzi 16 na 16 dla antypisu, czyli dla was skończy się na 11 na 16, komentuje Marcin Paladę. No to nie jest jednak ten wielki sukces, który zapowiadaliście. Panie doktorze, pan może mieć aktualne dane, bo ja przyznaję, że dzisiaj jest dzień pracy, przyjmowałem interesantów, miałem kilkadziesiąt osób w biurze, więc te wyniki, które podawałem, to były analizy jeszcze dopołudniowe. Jeżeli tak się skończy, to rzeczywiście ten spadek PiS-u w sensie rządzenia w sejmikach będzie mniejszy niż początkowo zakładaliśmy. Oczywiście dla mnie w najważniejszym, bo najbliższym mi województwie, czyli województwie łódzkim. Cieszę się, że to koalicja 15 października odzyskuje władzę w sejmiku. A teraz co do samych wyników. No właśnie. Te wyniki co najmniej trzy ugrupowania przedstawią jako swój sukces. Prawo i Sprawiedliwość będzie mówić, w liczbach bezwzględnych otrzymaliśmy największą liczbę głosów, zajęliśmy pierwsze miejsce w sensie poparcia i to wszystko. Tak, jest mówili, że zdychamy, że się podzielimy, proszę bardzo, żyjemy. Jarosław Kaczyński potwierdza przywództwo. No wszystko, PiS naprawdę był szczęśliwy na wieczorze wyborczym. Ja im życzę tylko ciągłych takich sukcesów, bo jeżeli z 8 województw spadają, no zobaczymy ostatecznie, czy tak jak mówi pan redaktor, na 5 czy mniej, to dialibóg, nie jest to wzrost, tylko spadek. No ale nakręciliście oczekiwania, że spadną na 0 albo na 1 najwyżej, więc oni Panie teraz mogą mówić, że jest sukces. No. Doceniam pańskie poczucie humoru, mówienie, że spadną na 0, jak ktoś zna wyniki w Nie, dobrze, dobrze, ale panie senatorze, nie, to ja zapytam serio, bo chciałbym poza tą propagandą sukcesu, ja ją rozumiem i wiem, że wy politycy się w tym ćwiczycie, macie specjalnie zajęcia, żeby mówić, że osiągnęliście wielki sukces. Nie wiem, nie uczestniczyłem w takich...
To być może ma pan to, w takich zajęciach. Ma pan to wrodzone, to naprawdę gratuluję. Natomiast naprawdę chcę jakąś myśl krytyczną z pana wydobyć. Czy widziałby pan jakieś cienie waszej kampanii, dlatego że wyborcy nie są tacy szczęśliwi jak pan? Panie redaktorze, ja nie jestem, wie pan dlaczego ja nie jestem szczęśliwy? Z bardzo prostego względu. Wybory samorządów czemuś służą. Samorządy mają rozwiązywać problemy mieszkańców. Mieliśmy głównie wydającym pieniądze na projekty i programy jest samorząd z funduszy europejskich. My 3,5 roku już zmarnowaliśmy, w sensie szansy wydatkowania środków. Ale to będzie wina PiSu, kolejna wina PiSu, to wiemy to wszystko. To nie o to chodzi, że wina PiSu, to, że jest to wina PiSu, to zawsze jest oczywiste. O to chodzi. Ale to mieszkańcy za to płacą za chwilę rachunki. Wie pan, co mnie osobiście najbardziej irytuje? To, co, z czym się zapoznałem w zeszłym tygodniu. Zabrano pieniądze samorządom w ramach Polskiego Ładu. To są setki, to są w przypadku dużych miast... Nawet panie senatorze, ja w ogóle nie o to pytałem. Ja pytałem o to, czy widzi pan w waszej kampanii, was jako koalicji... Tak. Jakieś błędy, które spowodowały, że nie pognębiliście PiSu, chociaż żeście to zapowiadali. Pytam o błędy, a nie o to, że pan mówił o sukcesach i o tym, że jest wina PiSu, bo to wiemy wszystko. No, mówienie o KPO, że to sukces w sensie odblokowania, zmarnowany czas to nie sukces. To też już dzisiaj wiemy. Dzisiaj można sobie zadać pytanie, tak, to jest pytanie zasadne, czy korzystniej by nie było, żeby jednak Koalicja Obywatelska tworzyła porozumienie, czy to by miało być porozumienie obejmujące wszystkie trzy środowiska, czy porozumienie tylko z Lewicą. Pewno łatwiej by było osiągnąć to porozumienie wszystkich trzech środowisk, ale to się nie udało. No bym powiedział, partnerzy tego nie chcieli. I dzisiaj oczywiście takie pytanie jest absolutnie uzasadnione, bo proszę zwrócić uwagę, w tych miastach, rozmawiamy, ja znajduję się w Łodzi, w tych miastach, gdzie Koalicja Obywatelska miała współpracę z Lewicą, przyznaję, prezydent Hanna Zdanowska wygrywa w pierwszej turze, poparcie około 60% i uwaga, do Rady Miasta, komitet wyborczy, ten, który stanowił formalnie Komitet Koalicji Obywatelskiej, bo tu Lewica zdecydowała się iść z Komitetu Koalicji Obywatelskiej, chociaż wprowadziła... Czyli ten błąd podstawowy to że nie zrobiliście koalicji z Lewicą, znaczy właściwie daliście, Donald Tusk dał Lewicy czarną polewkę, a jeszcze zapytam pana króciutko o Łódź, bo za chwilę będziemy przenosić się do internetu. Czy to jest pytanie od jednego z naszych słuchaczy, czy remont ulicy Rydza Śmigłego, który prowadzi pana kandydatka, która właśnie wygrała ponownie, pani Hanna Zdanowska, czy on musi trwać aż 10 lat? Panie redaktorze, oczywiście, że remonty powinny trwać krócej, ale bym powiedział, remont to nie jest jeden remont, on był podzielony na etapy. Tak, też bym miał nadzieję, też bym chciał, żeby on trwał krócej, bo akurat to jest jedna z newralgicznych ulic i bym powiedział, remonty na niej powodują oczywiście utrudnienia dla nas. Dla mieszkańców. Za chwilę porozmawiamy też o Łodzi w internecie i w naszych mediach społecznościowych, między innymi o korkach w Łodzi, bo proszę państwa, korki w Łodzi to, jak się okazuje, rekord Europy. Senator Krzysztof Kwiatkowski jest naszym gościem. Zapraszam do internetu. Dlaczego w lutym przestał być pan senatorem niezależnym i przystąpił do klubu Koalicji Obywatelskiej? Z bardzo prostego względu. Jeżeli popieram ten rząd jest oparty o środowiska polityczne. Tak, popieram ten rząd. W tamtej kadencji współtworzyliśmy większość senacką jako koło senatorów niezależnych. W tej kadencji na początku też takie koło utworzyliśmy, ale jeżeli popieram ten rząd, bo uważam, że on stanowi ogromną szansę po rządach PiSu, o jednym pozytywie już mówiliśmy, 600 nie potrafi odblokować, bo się pokłócił nawet w Trybunale Konstytucyjnym nominaci Ziobry z nominatami Morawieckiego i nie byli w stanie nawet ocenić konstytucyjności ustawy, którą sami uchwalili, to bym powiedział lepiej, skuteczniej, efektywniej popierać rząd, współtworząc jego zaplecze polityczno-parlamentarne. Trójka moich przyjaciół dalej tworzy koło senatorów niezależnych. Moja decyzja i w tym miejscu bardzo im ciepło dziękuję za wspólną pracę i w poprzedniej, w tej kadencji
koalicji nie wywołała jakichś perturbacji, koło dalej funkcjonuje. Moja ocena taka, że lepiej, skuteczniej mogę popierać ten rząd i pracować na jego rzecz z pozycji członka już klubu parlamentarnego, bo dalej jestem osobą bezpartyjną, tylko członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. To moja ale ocena. Ale wie pan, panie senatorze, bo w polityce, no my to wiemy i wyborcy, którzy nas słuchają, też to wiedzą, no i to nie ma w tym przesadnie nic złego. No są jednak deale, zawiera się pewne układy. No pan coś za to, żeby wejść do klubu, pewnie dostał i chciałbym wiedzieć, co to jest to coś. Nic nie dostałem, żadnych takich umów związanych, bym powiedział, z jakimś, przepraszam, że ja już się nawet uśmiecham, ekwiwalentem polityczno-personalnym za tą decyzję nie, bym powiedział, nie otrzymywałem i nie oczekiwałem. Ja pan się uśmiecha, ale to jest, my jesteśmy przyzwyczajeni jako obserwator życia politycznego, komentator, to wiem, że to się tak odbywa, no więc nie jest to pytanie z kosmosu. Widzę, że pan jest świetnym politykiem, bo pan ma większą wiedzę ode mnie, bo dobrze, ja żadnego dealu nie zawarłem. I jak zaproszono mnie do klubu, a także to było połączone z moją oceną, że lepiej i skuteczniej, co już powiedziałem, mogę ten rząd wspierać z pozycji członka klubu parlamentarnego, to taką decyzję podjęłem. Przyjmuję pana złośliwość, też się zgadzam, że publicyści bywają nieznośni, wiedzą lepiej niż uczestnicy gry, ale to nie zapytam. Nie chciałem być złośliwy, ale zwrócę uwagę na jedną drobną rzecz. Ja kiedy zdobywałem mandat, bo uważam, że wobec wyborców trzeba być uczciwym, w 2019 roku, kiedy zdobywałem mandat, po odejściu z funkcji prezesa NIK-u, gdzie byłem, oczywiście nie byłem parlamentarzystą, nie byłem politykiem, to zdobyłem ten mandat, pokonując kandydata zarówno z opozycji, z ówczesnego bloku senackiego, jak i z Prawa i Sprawiedliwości. Co to oznacza? Że wyborcy świadomie głosowali na Krzysztofa Kwiatkowskiego nie dlatego, że posługiwał się takim czy innym szyldem. I dalej jestem przekonany, że będą patrzeć na moją pracę, na moje zaangażowanie tutaj w Łodzi i w kraju jako szef komisji, Senackiej Komisji Ustawodawczej. Bym powiedział także przyjmując, ten wybór był jakimś wyborem naturalnym. Ja przez wiele lat byłem członkiem Platformy Obywatelskiej. Panie senatorze, ja tu przyznaję rację, pan miał zresztą bardzo dobry wynik, prawie 140 tysięcy osób. Jedyny wynik w kraju, jestem jedynym senatorem, który w praktyce podwoił swój wynik. Tak, tak, wszystko się zgadza. Miałem 70 parę tysięcy głosów. Absolutnie nie zabieram panu tysięcy i to jest, myślę, że moja ocena pracy, za co ciepło mieszkańcom Łodzi i województwa łódzkiego dziękuję. To wszystko jest prawda, natomiast dziwi mnie to, że pan w lutym miał kandydować na prezydenta Łodzi i takie były. Pan zresztą sam to zapowiadał w pewnym momencie. Nie. Nigdy nie zapowiedziałem, że będę kandydował na prezydenta Łodzi. Mruknąwszy i milcząc, pan to potwierdza w pewnym momencie. No tak było. Jeżeli milczenie jest potwierdzeniem, to przyznam, że nie mam z tą tezą jak dyskutować. I nagle pan poparł Hannę Zdanowską. Nagle pan poparł Hannę Zdanowską. Czy jest pan zadowolony z wyniku Hanny Zdanowskiej z tych 59% w pierwszej turze? Zwycięstwo w pierwszej turze, kiedy patrzy się na wyniki naprawdę dobrych samorządowców, patrzy na wynik prezydenta Szczurka, który w Gdyni był uważany za bardzo dobrego samorządowca, a Gdynia jest we wszystkich rankingach uznawana za miasto, w którym się żyje bardzo dobrze i ten prezydent nie wchodzi do drugiej tury. Hanna Zdanowska jest też wielokadencyjnym prezydentem i łodzianie podjęli decyzję, że zwycięża w wyborach w pierwszej turze. Mam nadzieję, że także to, że bardzo wyraźnie mówiłem, czego oczekuję również od władz miejskich, na przykład związanych z poparciem mojego projektu ustawy dotyczącej utworzenia łódzkiej metropolii. To jedno z tych narzędzi, które daje kolejną szansę rozwojową mojemu miastu. To jest też był taki element, który miał szansę wpłynąć na ten dobry wynik. Do tego także szerokie porozumienie, które stanowiło zaplecze w tych wyborach prezydent Hanny Zdanowskiej. I oczywiście wszyscy wiemy, że to jest ostatnia kadencja. Ja mam nadzieję, że pani prezydent będzie się chciała jak najlepiej zapisać w pamięci mieszkańców i że to będzie dobra kadencja. Tutaj będzie realizowanych wiele projektów i miasto będzie naprawdę dobrze zarządzane, bo jako mieszkaniec Łodzi mi na tym po prostu niezwykle. Chciałem zapytać chwilę o to dobre zarządzanie. Wynik Stanowski jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobry. Chociaż w poprzednich wyborach dostała ponad 70% i to był w ogóle rekord Polski, więc teraz jest 10
tak? 10%, 10 punktów procentowych mniej, ale dobrze, zostawmy to. Nie będę pytał, gdzie się podziało te 10%, ale zapytam pana o korki. Łódź to jest pierwsze miejsce w Polsce, drugie w Europie i 15 na świecie. Łódź zajęła w rankingu TomTom Traffic Index, rankingu najbardziej zakorkowanych miast. W portalu samorządowym można przeczytać, że średnia prędkość jazdy w Łodzi to 26 km na godzinę. Poruszający się po łódzkich drogach kierowca w dni powszednie w godzinach szczytu stracił średnio 179 godzin. Czy pan senator z Łodzi ma jakiś cień pomysłu na korki w Łodzi? Bo to jest taka rzecz, o której ludzie mówią codziennie. Tak, lepsza koordynacja inwestycji i twarde wybieranie takich firm, które w przeszłości wywiązywały się z terminów realizacji inwestycji. I więcej, mam nadzieję, że w dużej części się tak stanie, na przykład w jaki sposób? W taki sposób, że prawo zamówień publicznych umożliwia stosowanie także innych wag niż tylko cena. Łódź do tej pory, którą ograbiono z ogromnych pieniędzy poprzez zmiany związane z Polskim Ładem, to jest 300 milionów rocznie, rzeczywiście w sposób szczególny zwracało uwagę na cenę przy wszystkich inwestycjach. Dzisiaj trzeba pójść dalej, trzeba sprawdzać, czy firma, która wygrywa, jest firmą, która dotrzymuje terminów realizowanych inwestycji. Tam, i bym powiedział, wprowadzić to jako jedną z wag rozstrzyganych postępowań przetargowych. Oczywiście najważniejszą wagą będzie zawsze cena, ale przepis umożliwia także ocenianie innych czynników z bardzo prostego względu. W Łodzi niestety zbyt często dochodziło do przekroczenia terminów przyjętych na realizację inwestycji. I to mówię jako samorządowiec, który też był wiceprezydentem miasta. Ale tymi przetargami zarządza kandydatka, którą pan poparł i która właśnie wygrała wybory, więc to jest pewna sprzeczność. To znaczy z jednej strony mieszkańcy Łodzi i całkowity szacunek wybierają świetnym wynikiem panią prezydent po raz kolejny, z drugiej strony pomstują na rozkopane miasto, na korki, ciągnące się remonty. Czegoś tu pan też mówi, że to jest de facto wina Zdanowskiej, no bo rozumiem, że źle zorganizowała te przetargi, inwestycje są źle, firmy są źle wybrane, bo dają tylko niską ofertę, a potem nie dowożą wyniku, no to coś tu mi się nie spina. Panie redaktorze, uproszczenia dają fałszywy obraz, powiedzieć, że pan uprościł mój przekaz, to jest być wyjątkowo delikatny. Co ja powiedziałem? Miasto było w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zabrano Łodzi ogromne pieniądze w związku ze zmianami podatkowymi. Sejmik województwa łódzkiego, to jest dopiero skandal. Bym powiedział, w bardzo małym zakresie kierował środki finansowe na stolicę województwa. PiS-owski sejmik. Oczywiście, PiS-owski sejmik. Co robił rząd? Rząd mówił, że wyrównuje straty podatkowe samorządom. Jak to wyglądało w praktyce? Ogłosiła to Najwyższa Izba Kontroli. Na głowę mieszkańca. Jeżeli wójt, burmistrz, prezydent był z PiS-u ponad 5 tysięcy takich środków finansowych, jeżeli niezależny ponad 3 tysiące, a jeżeli polityk opozycji trochę ponad 2 tysiące złotych. No przecież to jest jawna granda. Był program inwestycji samorządowych, lokalnych, jedna z jego edycji. Łódź na żaden program nie dostała ani złotówki. Gmina Dąbrowice, 1914 mieszkańców, na kilka projektów kilka milionów złotych. Jakie było kryterium przyznawania pieniędzy? Takie, że będą finansowane projekty, które rozwiązują problemy większej grupy mieszkańców. Okazało się, że ponad 700 tysięcy mieszkanek i mieszkańców Łodzi to obywatele drugiej kategorii w stosunku do 1900 mieszkańców jednej z gmin wiejskich. I te czasy, ja dlatego mówiłem o tym sejmiku województwa łódzkiego i o zmianie rządowej, bezpowrotnie miną. I my nie chcemy nic uznaniowego. My chcemy uczciwe zasady wobec wszystkich samorządów. No dobrze, ale czy Łódź dostała od nowego rządu jakieś dodatkowe pieniądze? Bo zdaje się, że nadal wam nie wyrównują. Po prostu w budżecie ma pieniędzy na to. Panie redaktorze, rząd już zapowiedział, pan minister Domański, że przygotowuje zmianę przepisów o finansowaniu samorządów. Przygotowuje. I tak będą te zmiany w tym zakresie. No i druga rzecz, no nie będzie już takiej sytuacji, jak się działa z sejmikiem województwa łódzkiego, że pieniądze też trafiały głównie do gmin wiejskich i to dokładnie do tych, co za przypadek, których zdecydowanie wygrywało Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj doszło do gorszej rzeczy. Tu nawet pieniądze z funduszy europejskich dla takich lokalnych grup działania miały być, przepraszam za określenie, rąbnięte w biały dzień, bo nagle działacze PiS-u zakładali
zakładali zarządy tych lokalnych grup działania, a to asystent, a to dyrektor biura posła Telusa. Na szczęście zrobiliśmy taki raban. Poinformowaliśmy OLAF, złożyliśmy wniosek o kontrolę NIK-u, że się wystraszyli, się z tego wycofali. Tutaj czyli korki znikną, tylko do PiS-owców. Korki znikną jak w Łodzi, jak złogi PiS-owskie zostaną zlikwidowane. Rozumiem, że taki jest... Że taki panie jest doktorze, pana ja liczę na to, że wybory firm, które będą dotrzymywać terminów realizowanych inwestycji poprzez zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia spowodują, że będziemy jeździć po Łodzi lepiej niż do tej pory i także na tym zależy. Ja jeżdżę po Łodzi, ja też stoję w tych korkach. Bardzo dziękuję. Życzymy Łodzi zmniejszenia korków i pewno będzie to główne zadanie nowo wybranej, po raz kolejny wybranej pani prezydent Hanny Zdanowskiej. A dzisiaj naszym gościem był senator z Łodzi Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Panie senatorze, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Ciepło państwu dziękuję i mam nadzieję, że dobrze wybraliście takich samorządowców, którzy będą skutecznie rozwiązywać wasze problemy. Dziękuję serdecznie.